Ty jesteś nienormalny. Przecież wiemy, że 90% suplementów z rynku byśmy musieli wyrzucić. Ci, co produkują suplementy, to, jest, to są duże pieniądze. Czyż oni by doprowadzili do przewrotu. My byśmy stracili władzę. Przeraziłem się tym, ale nie uwidoczniłem tego, co pomyślałem. Nie będę gadał z dupkami. i przestałem na ten temat mówić. Czy teraz kolejnej pani minister o tym powiem? Nie ja wiem. Dlaczego? Już ma pan wrażenie, że nie ma sensu walczyć? Myślę, że do tego trzeba podejść inaczej. Trzeba zacząć ujawniać sytuacje zdrowotne, w których suplementy szkodzą.